Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Madi i witam was w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będę dla was testować nowy napój energetyczny o nazwie Monster Sub Zero. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Więc ja już nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku dzisiejszym nietypowym odcinku, będę robić dla was test Monstera Sub Zero. Także zapraszam was do oglądania. No i tak, test Sub-Zero rozpoczniemy sobie, myślę, że od pokazania całej puszki na żywo, a tak wygląda na podstę. No i co? Bez zbędnego przedłużania zaraz wam go pokażę. Tak się puszka prezentuje. Monster Sub-Zero Super Full, czyli super paliwo, czy jak zwał. Tutaj mamy jakieś tam znaczki, to zaraz wam wszystko poczytam. Tutaj mamy ilość, tutaj mamy składniki i chyba opis. I tak front się prezentuje. Także teraz wam przeczytam, co tu jest napisane. Energia metaboliczna, kofeina naturalnego pochodzenia, zero cukru, formuła nawodnienia, nawet jest, ulala, magnez i BCAA. Nie wiem co to znaczy, ale okej. Okay. Monster Super Full zawiera magnez, kofeinę i witaminami z grupy B. Kofeina może przyczynić się do poprawy koncentracji i zwiększonej czujności. Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz pomaga w prawidłowej syntezie białka. Witaminy B3, niacyna, B6 i magnez przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Woda pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji fizycznych i poznawczych oraz w utrzymaniu prawidłowej regulacji temperatury organizmu. W celu uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie co najmniej 2,0 wody z różnych źródeł. Dokładnie tak, więc teraz sobie otworzymy tego monsterka. Szczerze, jeszcze go nie piłem. Także to będzie oficjalny test tego właśnie monsterka. Czy monsterka, monstera, jak zwał, tak zwał. Ale zobaczymy, czy uda mi się go w ogóle otworzyć, bo widzę, że jest mały problem. A może już nie jest? Dobra, okej, otworzony został. I teraz, jaki będzie miał zapach? Nie wiem. No taki jakiś, no zwykły mi się wydaje monsterek, a nie, teraz będzie ta oficjalna część tego testu, czyli smak. Nie wiem jak on będzie smakował, ale zobaczymy zaraz. Uwaga!
Nawet jest dobry, powiem wam. Nie czuć cukru, bo jak już wam czytałem, on jest bez cukru, czyli nie ma cukru, ale to jest takie jakaś taka woda mętna. Nie no, oczywiście sobie żartuję, ale myślę, że puszka jest nawet fajna. Także dajcie mi dokończyć tego monsterka i widzimy się za parę dla mnie minut, a dla was to sekundy. Także widzimy się za chwilkę. Więc ja już jestem z powrotem i powiem wam szczerze, że jakoś ten monsterek mi nie podchodzi. Chociaż jest dobry, ale jednak jakoś nie bardzo mi smakuje. I szczerze nie kupujcie takich napoi, bo to niszczą wasz organizm. No i jak już kupicie, to tylko na własną odpowiedzialność. Ja to kupiłem na własną odpowiedzialność. No i tyle. Mam taką nadzieję, że nic mi się chyba nie stanie potem, nie wiem. Także jeżeli będziecie chcieli, nie wiem, coś innego kupić, okej, kupujcie. Ale nie napoje energetyczne, bo jak już mówiłem, mogą was zniszczyć od środka, także kupujcie tylko na swoją odpowiedzialność. Także co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do kolejnego testu na moim kanale. Na razie.